Siemanko moi drodzy, w kolejnym odcinku, w kolejnym Urbexie powiem wam, że w zasadzie nie wiem, co my dzisiaj zrobimy, gdzie my dzisiaj wylądujemy, ale tak naprawdę teraz jest godzina 5 z hakiem i chyba z godzinę, dwie temu może Markowi napisałem, że musimy jechać w inne miejsce, ponieważ w tamto, gdzie byliśmy umówieni, mieliśmy wszystko obgadane, okazało się, że patrzyliśmy przez pewien pryzmat, mieliśmy błąd po prostu przez błąd ortograficzny i to by było zbyt daleko na dzisiejszą wyprawę, dlatego jedziemy gdzie indziej, ale mam nadzieję, że będzie równie ciekawie i dzisiaj, jeżeli MC nie zaśpi, to będzie z nami dodatkowo MC. Także klasycznie jedziemy pierw po Marka. Także jesteśmy bardzo kupione. Jestem niezadowolony, bo nie mam tej kielika zaczęła. Tam jest jak i w tym miejscu rozpoczynamy naszą przygodę. Jest to fabryka celulozy. Początki działalności tej wielkiej fabryki sięgają roku 1911, kiedy to ona zaczęła funkcjonować. Około lat 30. fabryka zaczyna produkować celulozę nie tylko z drewna, ale również i ze słomy. Po wojnie część z urządzeń, które były w tej fabryce, została rozkradziona, wymontowana przez Rosjan i fabryka już nigdy nie odzyskała pełnych mocy przerobowych. W roku 1979 postanowiono fabrykę zamknąć. Pobliskie budynki niektóre zostały wynajmowane jako na przykład garaże bądź hale, ale główne budynki fabryki celulozy niszczały, zostały rozkradane przez okolicznych, wymontowywane z nich cegły i zostało to, co za chwileczkę zobaczycie. No i ogólnie obiekt jest bardzo niebezpieczny do eksploracji, do chodzenia, ponieważ no, sami zobaczcie, jak to wygląda. Ile nam się uda, tyle zwiedzimy, ale jest to strasznie poniszczone. Ale budynek moim zdaniem robi fajne wrażenie, bo jest naprawdę specyficzny, duży, no i bardzo dużego klimatu dodaje ten duży komin. Może będzie wejście do niego. Pamiętaj o BHP i Peposz. Zobaczcie w ogóle, co tu się dzieje pod nogami. Podziwiam Marka, że on poszedł w normalnym obuwiu. Bo tu jest grubo. Nogę, kostkę skręcić łatwo. Tylko dobrze wiązać buty trzeba. To jest grubo. No dobra, to zobaczymy, co nam się da zrobić. Tutaj coś jest ciemnego, więc nie umieszkam tam nie wejść. O matko, to jest pokojowisko jakieś. Teraz zobaczcie, będziemy mieli, no, jak ktoś grał kiedyś w Sylwestra, na przykład Tomb Raidera, od gry, będziemy się bawili w Tomb Raidera, zobaczcie, gdzie będziemy chcieli wejść.
Nie wchodzisz? Nie ma ciśnienia, MC. Dobra, zostań, nie ma ciśnienia. Może jeszcze w ogóle wyżej wejść? Wydaje mi się taka dosyć ważna zasada urbexu, jeżeli nie czujesz się na siłach, nie idziesz. I MC właśnie dobrze, mądrze zrobił, bo ogólnie ma lęk wysokości. I dobrze zrobił chłopak, że nie idzie, bo nie ma sensu robić coś wbrew sobie, jak się nie czujesz na siłach czy coś. Schody czyste nie są. Gruzu jest. Jest grząsko. Chcę, ja teraz kamerę akurat wyłączę, bo tutaj trzeba się skupić, tu nie ma żartów. Zobaczcie, tak wyglądają wiszące ściany. Jak mi fajnie się chodzi, w jednej ręce latarka, w drugiej ręce GoPro z gimbalem. Ty, szkielet! Bardziej jakaś sarna mała. Nie ma kłów, tylko na przodzie ma takie śmieszne zęby jakieś. No to zwierzę miało przerąbaną śmierć, bo tutaj latało tylko co do tej wody. Jedynie miało picie. To zwierzę bardzo długo umierało, bo miało wodę, nie miało jedzenia. Ono mogło nawet kilka miesięcy być może tutaj zdychać. Przykra sprawa. Zobaczcie, jeden zły krok, gdzie lądujecie, a takich dziurek mniejszych bądź większych jest tutaj jednak dużo. Dużo rolek w swojej taśmie leży.
być może tutaj produkowali to, albo też samą celulozę, sam papier może też robili. Może ktoś ma informację, by potwierdził. Jeżeli tak, to jest chyba jedyny artefakt, który znaleźliśmy tutaj, który jest z tamtych czasów. Tak, to chyba coś było z tym papierem. Zobacz, ile tego jest. Tego papiera tu jest na pęczki. Albo ktoś miał ostrą obstrukcję, może jakiegoś ostrego kepsa zjadł. Metki na ubrania też są, jak się dobrze przyjrzeć. Widzisz metki? Prasować, nie prasować, ja się na tym nie znam. Powinno być napisane, żeby oddać żonie, ona się na tym zna. To też jakieś coś stare, zobaczcie. Fabryka wyrobów runowych? Kalisz Chopina. Tu jest napisane wykończenie, szerokość, cena, jakość pierwsza, wzór. Szkoda, że roku nie widzę. No ale cóż tu się stało w tym budynku mimo wszystko? Z tamtych czasów. Zobaczcie teraz, jeżeli się nie mylę, tam widzicie dwa te kominy jeszcze, o których przejeżdżaliśmy. Tam też jest jeszcze trochę tych starych budynków. To prawdopodobnie się rozciągało aż tam. Teraz ogólnie sporo budynków, z tego co wiem, jest zrównanych z ziemią, więc ich nawet już nie widać. Zaczęło trzeszczeć pode mną tamta podłoga, wiesz? I ta podłoga pode mną zaczęła trzeszczeć. Nie, tutaj wychodziłem z niego, przed tym przy ścianie się zesrałem. Nie żartuję, nie istnieje. Więc nasza wyprawa tutaj dobiegła końca. Niedługo kolejny WordPress, kolejne vlogi. Jeśli wam się podobało, to pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I do następnej wyprawy. Trzymajcie się.